ojciec kawalerii drugiej. W polskiej polityce emocje budziła przede wszystkim wizyta Donalda Trumpa, prezydenta amerykańskiego w Warszawie. Skala emocji była bardzo duża. Dziś spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto boi się Donalda Trumpa. Zapraszamy do Studia Polska. W Studio Polska na dzisiejszy program zapraszają Jacek Łęcki i Katarzyna Matuszewska. To był ekscytujący tydzień. Najpierw dowiedzieliśmy się, że ówczesny premier Donald Tusk był informowany o niebezpieczeństwach związanych z Amber Gold i nic z tym nie zrobił. A potem gościliśmy amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Zobaczmy. Polska jest geograficznym sercem Europy. Ale co ważniejsze, w Polakach widzimy ducha Europy. Wasz naród jest wielki z powodu waszego ducha. Macie niezwykle silną wolę. Silna Polska to błogosławieństwo dla narodów Europy. I oni to wiedzą. Silna Europa to błogosławieństwo dla Zachodu i dla świata. Byli jednak i tacy, którzy z tej wizyty wcale się nie cieszyli. Trump, Trump, Trump! Fresh, fresh, fresh! Trump, Trump, Trump! Fresh, fresh, fresh! Super. A, wie pani, no nie bardzo lubimy tego prezydenta. I to tyle. Ja po prostu jeszcze bardziej go nienawidzę niż Kaczyńskiego. Dlaczego państwo tak schowani za rogiem, a nie tam, gdzie będzie przemawiał? Przecież on was tutaj nie zobaczy. Mam, no, prawdopodobnie nie zobaczy, miejmy nadzieję, że usłyszy. Czym panu Trump przeszkadza najbardziej? Zgadzam się ze wszystkimi zarzutami, które się jemu stawia, że jest antyekologiem. Pan Trump zniewala kobiety? Tak, tak, pan Trump zniewala kobiety i mówi o tym wprost. Chodzi o joke, o żart. Wiem, że prezydent Trump źle reaguje na osoby tak przebrane. To jest prymitywny but, nacjonalista, no tak uważam, mam prawo do swojego sądu. Usłyszy pana stąd? No, nie wiem, to traktuję to jako dobrą zabawę. PiS pozgarniał autokarami ludzi z całej Polski, przecież gazety informowały o tym, to jest jasne, nie czyta pani gazet? W której gazecie pan to przeczytał? No na przykład w Gazecie Wyborczej, to jest jedna z gazet o praktycznie największym nakładzie i poważna gazeta w Polsce. Trump jest taką osobą na tyle nie zważającą na krytykę, że pewnie i tak by go to nie obchodziło. A z nami jest m.in. pan Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź poproszę. Czy wizyta Donalda Trumpa w Warszawie spełniła polskie oczekiwania? Ale absolutnie. Deklaracja dotycząca artykułu 5 jest kluczowa. I to po raz pierwszy tak mocno wybrzmiały słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Artykuł 5 to jest podstawa. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Możemy czuć się bezpieczni, możemy liczyć na naszych sojuszników, ale nie zapominajmy też o artykule 4, bo artykuł 4 mówi, że zawsze musimy najpierw w pierwszej kolejności zabezpieczyć bezpieczeństwo własnej ojczyzny sami, a później możemy liczyć na sojuszników. Justyna Samolińska z partii Razem. Pani Justyno, pani protestowała przeciwko tej wizycie. Krótko, dlaczego? Protestowałam przeciwko tej wizycie, dlatego że jestem przekonana i tak jak partia Razem jest przekonana, że przyszłość Polski leży w Zjednoczonej Europie. Donald Trump jest przeciwnikiem Zjednoczonej Europy, o czym wielokrotnie mówił. Jest również prezydentem oskarżanym o to, że w dojściu do władzy pomógł mu Władimir Putin. Bardzo bliskie są związki Donalda Trumpa z Kremlem. Jest to tylko jedna z przyczyn. Poza dziękuję. Tym jesteśmy... Będziemy mówili o kolejnych przyczynach w dalszej części programu. A w naszym studiu goszczą, jak państwo już pewnie zorientowali, zwolennicy polityki Donalda Trumpa. Przeciwnicy polityki Donalda Trumpa. Eksperci, dziennikarze. Politycy i działacze społeczni. Przez łączenie na Skype jest z nami pan Matthew Tyrmand, przepraszam bardzo, publicysta, syn legendarnego polskiego pisarza. Hello. Wnuk. Przepraszam cię. Syn tego, ale wnuk Trumpa. Yes. Cześć. Hi, do you hear us? Great you are with us. Cieszymy się. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zanim omówimy to, co Donald Trump miał do powiedzenia w Polsce do Polaków,
Przytoczmy fragment jego konferencji prasowej, którą udzielił wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie mówił między innymi o mediach. No, widziałem, co CNN robiło, tak to. Niestety, to jest niestety poważny problem. Od dawna są takimi fałszywymi wiadomościami, stacją, która nadaje fałszywe wiadomości. I w nieuczciwy sposób. Czy pan też ma taki problem, panie prezydencie? CNN... NBC jest równie zła. Dużo im pieniędzy zarobiłem, kiedy prowadziłem program Prentice, ale o tym już pamiętają. W każdym razie... Nie warto tego brać zbyt poważnie. Oni się bardzo źle zachowują. W Polsce panuje absolutna wolność, jeżeli chodzi o media. Problemy były podczas poprzednich rządów. Także podczas, kiedy poprzedni prezydent sprawował swój urząd, kiedy to na redakcję jednego z tygodników, tygodnika Wprost, wysłano służby specjalne po to, aby odebrały nagrania, które kompromitowały polityków poprzedniego obozu władzy. I wtedy rzeczywiście wolność mediów w Polsce była zagrożona. Dzisiaj w tym zakresie jest absolutna swoboda. My niezwykle wolność mediów szanujemy i dbamy o interesy Rzeczypospolitej i dbamy o interesy Polaków. Politycy mają swoje problemy z mediami. Ja mam nadzieję, że my w tym studio nie będziemy mieli żadnych problemów. Mam nadzieję, że będziemy przestrzegali pod warunkiem, że panie Adamie, będziemy przestrzegali podstawowych zasad panujących w naszym studio. Nie przeszkadzamy sobie, staramy się krytykować, jeżeli już, to poglądy przeciwników, a nie ich samych. Szanujemy siebie nawzajem, mówimy na temat i szanowni widzowie, piszemy tweety na Twitterze, hashtag Studio Polska, piszcie do nas albo na Facebooku komentarze i przypominamy, do tego studia może przyjść każdy na dowód osobisty, Woronicza 17, nawet podczas programu można do nas dołączać. A na początku wysłuchajmy historii, z którą przyjechała do nas pani Gretchen Pfeiffer, która jest ekonomistką, Amerykanką, która postanowiła przyjechać i mieszkać w Polsce. Niech pani powie, dlaczego pani podjęła taką decyzję? Chyba to jest łatwiej, bo mówisz właśnie po polsku, że dawno urodziłam się w Los Angeles i dokładnie tam mam silne korzenie z Polski. I dawno to było właściwie, że od maleńka dziewczynka zawsze tam miałam bardzo silne serce mieszkać w Polsce. I a co zdecydowało? Tylko serce z Polski właściwie, jak ja tam mieszkałam w Los Angeles 40 lat, w Seattle prawie 20, między te 20 lat podróżowałam całego świata na rozmaite interesy i tak dalej. I skąd ta tęsknota za Polską i ta realizacja marzenia, żeby przyjechać tutaj? Specjalnie, bo miałam ochotę przyjechać do Polski. Ja widzę, że to jest duży kraj teraz do zaczynać dużo z interesu właściwie w Polsce, będzie iść do przodu dokładnie. Jest silna polityka właściwie, to oni mają bardzo dużo stabilizacji tutaj w Polsce. I no, jest dużo tam widok właściwie na urośnie, żeby kraj urosł właściwie więcej do przodu. Jest z nami pan Ryan Sokesz, który podjął podobną decyzję. Jest autorem, jest vlogerem, autorem krótkich filmików na temat nie tylko Polski, ale dla nas przede wszystkim Polski. Pani Gretchen, panie Ryanie, pani Gretchen, Amerykanka, podjęła decyzję o przeprowadzeniu się nad Wisłę, bo tutaj będzie mogła lepiej się rozwijać, robić lepsze interesy i być szczęśliwsza. Tymczasem opozycja twierdzi, że jesteśmy na najlepszej drodze do totalitaryzmu w Polsce. Jaka jest prawda? Bardzo mi miło, pani. Ja mam nawet podobne historie od sam początek. Polska to było moje marzenie, to był fantastyczny kraj. Polski język był poezja, oczywiście ładne kobiety, budynki, wszystko. To było tak, jak miałem 20 parę lat, a teraz jak mam 35 lat, tutaj z dwie dzieci, żona, ja zauważyłem, że porównam z Los Angeles, gdzie byłem właśnie dwa tygodnie temu, tutaj nie ma tyle bezdomnych na ulicy, tutaj nie ma tyle narkomania na ulicy, ludzie nie strzelają pomiędzy sobie, więc może to, co ja mówię teraz, jest trochę bezpośrednio, ale Polsce to jest kraj, gdzie człowiek może trzymać normalne życie z rodziną, dzieci, spokojnie i z pewności, że człowiek jest bezpieczny.
A my w takim razie spróbujmy się połączyć jeszcze raz z panem Matthew Trumandem. Chciałem zapytać pana o taką rzecz. Pan jest zwolennikiem, jak wiadomo, polityki Donalda Trumpa. Czy pana wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych zaskoczył? Nie, i co tydzień o tym pisałem. Pisałem o tym, że wygra, że będzie miał mocny mandat. I tak samo pisałem o polskich wyborach. Polacy, tak jak i Amerykanie, chcą, aby w kraju mogli podejmować decyzje, żeby decydować za swój własny kraj, żeby stawiać na pierwszym miejscu swoje interesy, a nie interesy rządów, czy Unii Europejskiej, czy ONZ-u. Na całym świecie globaliści, którzy, wśród których są przedstawiciele Niemiec i Francji, twierdzą, że sytuacja nie jest stabilna. W globalnych mediach słyszymy, że rząd polski jest coraz słabszy. Natomiast spójrzmy, jak przebiegła wizyta Trumpa. Nie było tam żadnej przemocy, nie było żadnych wydarzeń niepożądanych. Dlatego ja uważam, że Unia Europejska i Niemcy, przepraszam bardzo, akurat nie są, są pod atakiem. Ale to znaczy, że pana zdaniem poprzedni amerykański prezydent nie realizował interesów amerykańskiego narodu? Tak, tak sądzę. To, co przez ostatnie 8 lat działo się w Waszyngtonie, to było stawianie interesów globalnych przed interesami Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o handel. I ludzie w Ameryce nie uważali, że Waszyngton działa na ich korzyść. Dlatego zwrócili się w stronę Trumpa. Dlatego, że w sercu Ameryki ekonomia, gospodarka nie odrodziła się w pełni po roku 2009. Dlatego ludzie zagłosowali na Trumpa, dlatego że chcieli, dążyli do tego, żeby gospodarka się rozwijała, żeby eksport rósł i żeby w ten sposób stworzyć nowe miejsca pracy. Ci ludzie zagłosowali za Trumpa i to ci ludzie przyznali, że Barack Obama nie dbał o te ich interesy. Czy z perspektywy amerykańskiej z polską demokracją jest coś nie tak, czy jest wszystko w porządku? Tak jak już wpisałem w artykułach do Rzeczy czy Wprost i w wielu czasopismach w Stanach Zjednoczonych, polska demokracja ma się bardzo dobrze. I jeśli ktokolwiek twierdzi cokolwiek innego, jeśli są takie sugestie, wydaje mi się, że są to idee głoszone przez osoby, które są skorumpowane, które dążą do interesów globalnych rządów. I wydaje mi się, że bardzo wiele osób, które były bardzo postawione w poprzednim rządzie, bardziej dbały o interesy z Davos niż o interesy osób na ulicy. I wydaje mi się, że chodzi tutaj też o fundusze unijne i o to, jaki Polska ma do tego dostęp oraz rozwój wielkich miast. Wielkie miasta być może się rozwijały, ale w Stanach Zjednoczonych dynamika była bardzo podobna i dlatego osoby, które głosowały, wyborcy, zagłosowali za Trumpem. Chodzi o to, żeby rząd patrzył na interesy wszystkich, nie tylko na wielkie skupiska miejskie. I wydaje mi się, że w Polsce sytuacja jest bardzo podobna, jest również podobna w Wielkiej Brytanii, ale również w Stanach Zjednoczonych, w Austrii ludzie powstają i starają się walczyć o swoje interesy. I to, że 1/3 głosów przypadła we Francji Le Pen, właśnie coś takiego odzwierciedla. Wydaje mi się, że ta sytuacja nie jest zdrowa. Ludzie po prostu zauważają, że sytuacja nie jest zdrowa i chcą walczyć o to, co jest dla nich ważne. Wydaje mi się, że ta dynamika, która została wywołana przez rządy na całym świecie, świecie rozwiniętym, tak jak to było na przykład w 2015 roku w Polsce,
W mediach mówi się obecnie, że od 2015 roku w Polsce demokracja jest atakowana i media są atakowane. A co pana zdaniem powiedział Polakom Donald Trump? Powiedział, że Ameryka będzie szła ramię w ramię z Polską i że umowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską będą bilateralne, a nie unilateralne, tak jak to jest z Unią Europejską czy innymi organizacjami. Urzędnicy w Brukseli dbają o interesy wspólnot zamiast pojedynczych państw. I w związku z tym państwa, które nie mają takiej silnej władzy jak w Niemczech czy we Francji, cierpią. I tylko w takich państwach jak w Polsce będziemy w stanie utrzymać nasze granice i odeprzeć zagrożenia z zewnątrz. Dlatego nie można zgodzić się na to, aby wybierano inne rządy. Musimy skupić się na rządach prawicowych. Mamy taki rząd w Polsce i w Polsce też wierzymy w takie same wartości jak tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wierzymy w kontrolę na granicach. Będziemy was w tym wspierać. Nie chcemy, aby Berlin czy też Bruksela rządziły w Warszawie. Chcemy sami rządzić i decydować o naszych sprawach. Między innymi odbyło się spotkanie w Rzymie. Był szczyt NATO, na których decyduje się o interesach poszczególnych państw. Spotykają się głowy państw i szefowie rządów i decydują o innych. I widzimy, że w ten sposób szerzy się globalizacja, a Stany Zjednoczone już nie chcą wspierać takiego kierunku. Widzimy, że też w tym kierunku idzie Polska. Widzimy, że mamy podobną filozofię polityczną i mamy podobne wartości. Dzielimy te same wartości, które opierają się o naszej historii. Przez ostatnie 50 do 70 lat kierowaliśmy się tymi wartościami, ale widzimy, że bardzo trudna była ta nasza walka, aby utrzymać suwerenność. Jest coś takiego jak absolutyzm kulturalny i wszyscy twierdzą, że na całym świecie panuje równość, ale wiemy, że kultura kulturze nierówna. Jest coś takiego jak przecież trzeci świat, gdzie kobiety nie mają swoich praw. I to jest, niektórzy mówią, że to jest bardzo relatywistyczny argument, a musimy walczyć o równe prawa kobiet, a takie stwierdzenia pokazują, że oni nie wiedzą, o czym mówią. Dlatego niektórzy podkreślają, że potrzebujemy władzy technokratycznej. Dlatego Trump przyjechał do Polski, żeby dać temu wyraz. Stawił się w stolicy kraju i chciał zaznaczyć, że Polska i Stany będą wielkimi sojusznikami. Wspomniał również o powstaniu warszawskim, wspomniał o roku 1920 i bitwie warszawskiej, również o II wojnie światowej. Panie Meciu, bardzo dziękujemy za komentarz. Dziękujemy za to, że zechciał pan być naszym gościem, choćby w ten sposób. A ja chciałbym państwa zapytać o komentarz do tego, co powiedział pan Meciu Tyrmand. Czy... Bardzo proszę. To Davos było ciekawe. To zwróciło moją uwagę. Jeżeli dobrze zrozumiałam, pan Matthew wskazał, że Amerykanie chcieli prezydenta, który nie będzie reprezentował tylko interesu pewnej wąskiej, zamożnej grupy i który będzie antyestablishmentowy. Chciałabym przytoczyć słowa Timothy'ego Snydera, który ostatnio powiedział, że kiedyś Ameryka była demokracją z elementami oligarchii, dzisiaj jest oligarchią z elementami demokracji. Co to znaczy? To znaczy, że dziś na czele tego państwa stoi biznesman, że jest to czysta plutokracja. Jeżeli szukamy jakichś, to znaczy, że są to rządy zamożnych, ponieważ bardzo zamożny człowiek stoi na czele tego państwa. Oczywiście w jakiś sposób jest to wpisane w tradycję, prawda, Stanów Zjednoczonych. Natomiast kiedy Trump chciał zablokować przepływ ludzi do Stanów Zjednoczonych z państw Bliskiego Wschodu, to nie było wśród tych państw na przykład Arabii Saudyjskiej, co na pewno daje dużo do myślenia. Panie Adamie? Znaczy, Donald Trump przede wszystkim powiedział jedno,
tak jak kiedyś Ronald Reagan. Ale może jeszcze skupmy się przez chwilę, bo zaraz będziemy rozmawiali o tym, o czym powiedział Donald Trump. Czy pan by chciał skomentować jakoś to, co powiedział Matthew Tiermans? Nie chcę wykorzystać swojego czasu, bo wydaje mi się, że mam coś... Ale wrócimy do pana. Powiedział taki wcale jest prosty, proszę pani, bo gdyby Trump był wyłącznie oligarchą biznesowym, to wcale by go nie obchodziły te stalownie w Pensylwanii czy w Detroit, tylko by powiedział, przerzucę produkcję stali do Indonezji albo Malezji, niech tam sobie zdychają. Tutaj ten podział był troszeczkę inny. To był podział pod tytułem czy na tożsamościowców i na tych, którzy uważają, że powinny przeważać w świecie organizacje ponadnarodowe, ponad granicami, co także w biznesie działa. I to jest troszeczkę ten paradoks, że kreowanie przez część lewicy Trumpa na takiego klasycznego bogacza, tak, on ma wiele cech bogacza, jak przyjechał do Warszawy, to też cały czas mówił, kupcie ode mnie patrioty, kupcie ode mnie gaz. Było w tym troszeczkę elementów, ale równocześnie są gracze światowi, którzy na przykład, tak jak pan Soros, też obracają gigantycznymi milionami, a tylko dlatego, że mają bardzo często popierają idee postępowe, które popiera część lewicy, to w stosunku do nich jak gdyby się uważa, że no to jest ten dobry plutokrata. No nie, no te plutokracje mają różne odcienie. Profesor Tadeusz Iwiński z SLD. Pan Tiermans wystąpił tu z uproszczonym, że nie powiem prymitywnym takim wykładem w cudzysłowie ultrakonserwatyzmu. No takiego zresztą, bo rządzą takie siły i w Polsce, i nad Potomakiem. Trump wygrał, powiedzmy sobie, w pewnym sensie przez przypadek, no to znaczy ze względu na ordynację, przez przypadek. Czy pan naprawdę wierzy, że można się zderzyć, z przedstawicielem rodziny Clintonów w Stanach Zjednoczonych i wygrać przez przypadek? Nie, no ale, proszę mi pozwolić powiedzieć, jako człowiekowi nauki, no, dostał 3 miliony mniej głosów, aniżeli pani Clinton. Każdy przedstawiciel demokratów, pomijam ich ogromne błędy, na przykład Bernie Sanders, wygrałby łatwo z Trumpem. Ale tam nie wystawili innego. Słucham? Ale nie wystawili innego. Nie, no więc dobrze, ale wygrał. To jest zbieg okoliczności, że ci bohaterowie, którzy gościli Trumpa... Każde wybory są. Nie, no każde wybory są. To odgrywają rolę przypadki. Andrzej Duda wygrał też. Przez przypadek. Nie, ale ja chcę powiedzieć... Chcę powiedzieć coś innego, że odgrywa coraz większą rolę przypadek pani Kitarović, prezydent Chorwacji, prawda, która była, dobrze mówi po angielsku, była ambasadorem w Stanach i tak dalej, wygrała niewielką różnicą głosu. To chcę powiedzieć tylko to, że próba tego, o czym mówił pan Tiermans, że tutaj wszyscy, nie wiem, witali i witają Trumpa entuzjastycznie. Dobrze, że do tej wizyty doszło i to jest bez dyskusji, bo nie zapłacilibyśmy żadnych pieniędzy przez tyle lat, żeby zareklamować Polskę. Natomiast on jest paradoksalnie bardziej popularny w Polsce w tej chwili, aniżeli w Stanach Zjednoczonych. Stara maksyma mówi o taka, są tylko dwa państwa proamerykańskie na świecie. USA i Polska. Polska bardziej. On w tej chwili jest bardziej popularny w Polsce. Panie profesorze, jeśli można w tym momencie postawić kropkę. Zobaczmy, jak był przyjmowany Donald Trump również w Polsce. Za chwileczkę. Jak był przyjmowany przez polityków. Nie mówiłam. Pani Justyna, tak? Ale przepraszam, pani chce skomentować to, co powiedział pan Tiermans. Bardzo proszę. Tak. Chciałabym się odnieść do tych wspólnych wartości, o których mówił jakby rządu PiS i Donalda Trumpa. To znaczy, ja chciałabym tylko przypomnieć, że jeżeli chodzi o zwykłych Amerykanów i zwykłych Polaków, to jedną z pierwszych decyzji Donalda Trumpa było zniesienie Obamacare, czyli odebranie ubezpieczenia zdrowotnego milionom Amerykanów, jedną z również niewielu, ale na pewno słusznych decyzji rządu Beaty Szydło jest umożliwienie osobom nieubezpieczonym korzystania z polityki, znaczy z usług zdrowotnych, tak? To znaczy, to jest jedna rzecz, które planuje zrobić Konstanty Radziwiłł. Wydaje mi się, nie wiem, może ja tak prymitywnie patrzę... Umożliwić. Konstanty Radziwiłł i rząd Beaty Szydło chce umożliwić osobom nieubezpieczonym korzystanie z usług zdrowotnych. Czyli inaczej niż Trump. I jest to, to jest taka moja, jakby, tu zapewne pana i powiedzą, że to jest taka zła i lewacka perspektywa, natomiast mi się wydaje, że to, czy człowiek ma dostęp, że mamy rząd lepszy niż Amerykanie.
to tak jednak jest pewna coś podstawowa wartość. Czy chcemy, żeby wszyscy ludzie mogli się leczyć, czy nie chcemy? Dobrze, to jest jeszcze komentarz, jeszcze komentarz naszego. Rzadka sytuacja w naszym studiu, że prawicowi pan... To, co ja mam do powiedzenia, jest... Ryan, proszę, tak. Bo jako Amerykaninem ja mogę potwierdzić, że to był jakiś przypadek i przypadek. Dlatego ja nigdy w życiu nie wyobraziłem, że Donald Trump, gwiazda z telewizji, mogą zostać naszym prezydent. Wyobraźcie sobie, Polacy, że za kilka lat zamiast prezydent Duda mamy Michał Wiśniewski jako prezydent. To jest... To aktorem, nie można okay. wyobrazić tego. Proszę Państwa, to w takim razie zobaczmy, jak politycy niechętni Donaldowi Trumpowi przyjęli go w Polsce. Na kilka dni przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce żona Radosława Sikorskiego, Ann Applebaum, wysunęła poważne, ale niepoparte faktami oskarżenia. Polska w relacjach z Ameryką Trumpa powinna być bardzo ostrożna. To jest prezydent, który kłamie, zrywa umowy i nie przestrzega ustaleń. Jeszcze zanim Donald Trump został prezydentem, Radosław Sikorski nazywał go rosyjskim agentem. Trump jest nie tylko admiratorem Putina, lecz także nie wydaje się mieć wiele szacunku czy zainteresowania dla sojuszy Ameryki. W jednej z rozmów zarejestrowanych w restauracji Sowa i Przyjaciele Sikorski tak komentował sojusz polsko-amerykański. Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic nie warty. Jest wręcz szkodliwy, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bullshit. Skonfliktujemy się z Niemcami, Francuzami, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy. Także dziś politycy Platformy krytycznie wypowiadają się o Trumpie. Prezydent Trump chce użyć rządu Prawa i Sprawiedliwości w sposób całkowicie instrumentalny, pokazując, może nie jestem popularny w Unii Europejskiej, w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, ale jest Turcja, ale jest Polska. No ja wolę jednak być w towarzystwie Niemców, Francuzów i Hiszpanów niż w towarzystwie Erdoana. Tuż przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych polska opozycja i przychylne jej media do końca liczyły, że to Hillary Clinton zwycięży. Gdy okazało się, że to jednak Donald Trump zwyciężył, złość i rozczarowanie polityków partii opozycyjnych były ogromne. Będą turbulencje, będzie ostra jazda. Może tak być. I musimy być do tego gotowi. Niedaleko pada prezydent Trump od kandydata Trumpa. Kwadrans bogoojczyźnianych frazesów. Sorry, taka będzie Ameryka. Trump oczywiście to jest w szczegółach nieprzewidywalny. Tak, w takim grubym rysunku jest dość przewidywalny. Zrobi wszystko najgorsze, czego się obawiamy. No i to mi się wydaje, trzeba przyjąć. Czy sojusz polsko-amerykański to jest nic nie warty, no panie Wojciechu? Jest pan wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Ale absolutnie nie. I ta wizyta Donalda Trumpa w Warszawie pokazuje sojusz polsko-amerykański, te relacje polsko-amerykańskie. Czy państwo sobie wyobrażacie, że Hillary Clinton przyjeżdża do Warszawy i mówi takie właśnie słowa jak Donald Trump na placu Krasińskich? Przecież to jest nie do pomyślenia. I to się nie mieści w ogóle w podejściu do polityki międzynarodowej klanu Clintonów i Hillary Clinton. To jest absolutnie nie do pomyślenia. Po pierwsze, to wystąpienie Donalda Trumpa na placu Krasińskich, które odwoływało się do Boga, do rodziny, do bezpieczeństwa i rodziny, i ojczyzny, i wieloaspektowego. Proszę zauważyć, który z innych przywódców jakiegokolwiek kraju w Warszawie, w państwie i w mieście, tak uciemiężonym przez hitlerowskie Niemcy, jasno to powiedział. Również przez Sowietów jasno to powiedział. Który prezydent, który przywódca zachodniej Europy przyjechał i takie ważne słowa powiedział, że Bóg na pierwszym miejscu, że rodzina na pierwszym miejscu, że nie jakieś inne lewackie podejście do tych kwestii, tylko panie właśnie pośle, te kluczowe. Panie pośle, pan pozwoli, że w tym momencie... Przepraszam bardzo, panie profesorze. Pozwoli pan i państwo, że przypomnimy te słowa, o których pan wspomniał. Co powiedział Donald Trump w Warszawie? Polskie doświadczenie uczy nas, że obrona Zachodu spoczywa nie tylko na środkach, ale przede wszystkim na ludzkiej woli prowadzącej do zwycięstwa. Fundamentalnym pytaniem naszych czasów jest to, czy Zachód ma wolę, by przetrwać, czy będziemy za wszelką cenę bronić naszych wartości, czy będziemy chronić nasze granice, czy mamy odwagę i chęć obrony naszej cywilizacji przed tymi, którzy chcą ją zniszczyć.
Możemy mieć największe gospodarki i najbardziej zabójczą broń na świecie, ale jeżeli zabraknie nam rodzin, wartości, to będziemy słabi i nie przetrwamy. Jeśli ktoś zapomni o znaczeniu tych rzeczy, niech przyjedzie do jednego kraju, który nigdy nie zapomniał. Niech przyjedzie do Polski. Niech przyjedzie do Warszawy. Niech pozna historię powstania warszawskiego. Nasza wolność, nasza cywilizacja i nasze przetrwanie zależą od pamięci o historii, kulturze i wspólnej pamięci. Polska jest w naszym sercu, a Polacy prowadzą tę walkę. Tak jak Polski nie udało się złamać, chcę światu powiedzieć, że Zachód nigdy, nigdy nie da się złamać. Nasze wartości zwyciężą. Nasze narody będą się rozkwitały, a nasza cywilizacja zatriumfuje. Dziękuję. Także wspólnie musimy bić się jak Polacy za rodzinę, wolność, kraj i Boga. Dziękuję. Niech was Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi Polaków, sojuszników i Stany Zjednoczone Ameryki. Dziękuję. Niech was Bóg błogosławi. Panie Adamie, pan chciał bardzo skomentować. Właśnie, dokładnie, właśnie chciałem, dlatego zrezygnowałem wtedy z głosu. Bo Donald Trump powiedział najważniejszą rzecz, najważniejszą. Potrafił zdefiniować współczesne zagrożenia. Tak jak kiedyś wyśmiewany, że słaby aktor Ronald Reagan potrafił zdefiniować wtedy prawdziwe zagrożenie dla Zachodu. On zdefiniował Imperium Zła, Związek Sowiecki. I teraz Donald Trump definiuje zagrożenie dla naszej cywilizacji. On mówi, kiedyś papież mówił, że Polska jest nadzieją dla zlaicyzowanej Europy, bo ona poniesie tam możliwość powtórnej ewangelizacji. Ja tylko przypomnę, to są najważniejsze słowa. Nie pomoże technologia, nie pomogą pieniądze, jeśli nie ma woli. Zachód dawno stracił wolę. On już stracił, proszę mi jeszcze chwilę nie przerywać. Zachód dawno stracił wolę już w latach 80., kiedy Ronald Reagan chciał instalować kruzy i tomahawki, to miliony osób wychodziły na ulicę Berlina, na ulicę Paryża, Londynu i Rzyma, i Rzymu i mówili, lepiej być czerwonym niż martwym. To mówili i głosowali. Na szczęście wtedy jeszcze przywódcy tych państw mówili dokładnie nie mieli. Odwrotnie. Właśnie, tak, jeszcze odwrotnie wtedy tak było. A teraz ci przywódcy państw, Paryża, znaczy Francji i Europy Zachodniej stracili wolę. Nie potrafią zdefiniować przeciwnika. I ta nadzieja, która płynie z Polski, tak. I my będziemy poważnym graczem, bo od nas płynie nadzieja dla Zachodu. A jak pani definiuje przeciwnika, pani Justyno? Znaczy, ja nie rozumiem, pan nie powiedział, kto jest tym przeciwnikiem. To nie jest jasne, nie wynika z tego. Jest tym przeciwnikiem. Wynika, nie wynika. No to kto jest tym przeciwnikiem? Trwa wojna cywilizacji. Ale kto? Islamu chrześcijaństwem. Nie więc, będzie cywilizacji więc, europejskiej, jeśli tak. Nie będzie Boga. No więc, pani Justyno, po pierwsze, pan Donald Trump nie ma absolutnie... Ja zadałam pytanie, panie Adamie. Proszę mi pozwolić program prowadzić. Jeżeli panu się nie podoba, to może pan opuścić studio. Ja prowadzę ten program, nie pan. Ja przestrzegam zasad, pan ich teraz nie przestrzega. Panie Adamie, ja próbuję pozwolić dokończyć i dostanie pan głos. Proszę bardzo.
pirackiej grupy, to będzie ciągle występował. A mogę potem o przeciwnikach? Pani Justyna i pan Adam, tak. Dobrze, więc po pierwsze, pan Donald Trump nie ma absolutnie żadnych problemów z tym, żeby handlować na przykład z Arabią Saudyjską i sprzedawać broń Arabii Saudyjskiej, której powiązania z państwem islamskim są dosyć znane i która prowadzi całkowicie nielegalną wojnę w Jemenie. Sprzedaje jej broń. Uważam, że to jest dosyć słaba forma walki z kimkolwiek, sprzedawanie komuś broni. Druga rzecz jest taka, że twierdzenie, że europejskie wartości polegają na podzieleniu ludzi ze względu na narodowość, ze względu na wyznanie, podzielenie ich i stwierdzenie, że ci są dobrzy, a tamci są źli, to nie są europejskie wartości, z którym ktokolwiek w Polsce się identyfikuje. To znaczy twierdzenie, że i wieszanie tych wszystkich i to, że państwo tutaj wszyscy mają ze sobą powstańcze kotwice, ponieważ według państwa powstańcze kotwice są jakkolwiek łączą się z Donaldem Trumpem, jest obraźliwe dla pamięci polskiej historii, jest obraźliwe dla pamięci Powstania Warszawskiego. To, że używają państwo symbolu, który był symbolem antynazistowskim, do tego, żeby promować polityka, który dostaje poparcie od Ku Klux Klanu i który jest największym w tej chwili na świecie, piewcą idei białej rasy i wyższości innych ludzi nad innymi ludźmi, ze względu na to, jaki mają kolor skóry, ze względu na to, z jakiego kraju pochodzą i ze względu na to, jakie mają wyznanie, jest obrzydliwe. Żygać mi się chce, kiedy patrzę, jak państwo sobie... Jak państwo przepraszam sobie bardzo, przepraszam, tak nie wolno, tyłki. Tak nie wolno. Tak nie wolno, tak nie wolno, może pan wyjść. Proszę bardzo, pan profesor. Prezydent Trump, prezydent... Przepraszam bardzo. Proszę nie obrażać uczestników programu, którzy mają inne opinie. Tak jest. Panie prezydent Trump i pan Borowski wkroczyli na bardzo niebezpieczną ścieżkę, o której dwa słowa. Ja wiele lat temu na Uniwersytecie Harvarda byłem na stypendium Fulbrighta i współpracowałem z Samuelem Huntingtonem, jeszcze zanim napisał słynną książkę o zderzeniu cywilizacji. Ale on to napisał o zderzeniu w kontekście uprzedzenia. Wprawdzie po 11 września uznano, że to było realizowane. Otóż kluczem dla współczesności jest dialog cywilizacji, a nie walka cywilizacji. O tym mówi też papież. Musi być dialog głównych państw i dlatego dobrze, że było to spotkanie w takim dość pozytywnym tonie między Putinem a Trumpem, bo bez dialogu i rozmowy głównych państw i instytucji międzynarodowej i dialogu cywilizacji. Na temat cywilizacji są całe biblioteki książek, w ogóle osią cywilizacji jest religia. Ale mówienie, że my musimy zwalczać jakieś cywilizacje, to jest absurd. To jest w ogóle wbrew... Pan to mówi między innymi, przywódców państwa islamskiego, tak? Nie, 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 ale państwo islamskie nie reprezentuje cywilizacji islamskiej. Trzeba walczyć z terroryzmem, który ucieka się, powiedzmy, do radykalizmu islamskiego. To jest zupełnie coś innego. Powtarzam, tylko dialog cywilizacji i kultur, i kościołów, to może zapewnić rozwiązanie. Pan Adam Słomta, prosimy. Trzeba tak, zostawić sobie te moskiewskie opowieści o Putinie. Trzeba powiedzieć coś o Polsce. Dla Polski zdarzyło się historycznie ważne wydarzenie. Po raz pierwszy koncepcja Międzymorza, która była realizowana przez pierwszą Rzeczpospolitą, ma szansę dać nam potencjał w starciu z jednej strony z ekspansją gospodarczą niemiecką i budową Mitteleuropy, z drugiej strony Rosji. Jeżeli nie zbudujemy Międzymorza, czy teraz mówi się Trójmorza, to oczywiście będziemy przez kogoś podporządkowani i w tym sensie to jest wielki sukces. To jest przede wszystkim sukces prezydenta Dudy, dlatego że wywalczył dla Polski miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co zupełnie zmieniło pozycję geopolityczną Polski i Ameryka zaczęła się z nami liczyć. I po drugie, załatwił wicepremier Morawiecki w kontaktach z Chinami, że staliśmy się też atrakcyjni dla Chin. I w związku z tym Ameryka, nie ze względu na jakąś wielką miłość, tylko ze względu po prostu na to, że my staliśmy się po prostu ważnym graczem. Możemy zbudować ważną strukturę tutaj geopolityczną, być partnerem w sensie wartości dosyć bliskim dla tego, co deklaruje Donald Trump. Oczywiście nie wiemy, co on zbuduje, bo to on kiedyś był w demokratycznej partii. No to jest człowiek niejasny. On jest w samej partii republikańskiej kontestowany. Ale dla nas jest wielką szansą oczywiście. I to jest wielki sukces, co powiedział. Ale powiedział to dlatego, że chce tutaj gaz sprzedać, chce sprzedać broń, chce wejść w kontrze do Chin. Rozumie nasze znaczenie, bo staliśmy się tak jak Stany Zjednoczone państwem, które ma prawo weta, może wpływać na to, co no się dzieje w Radzie. Nie mamy prawa weta, ale mamy prawo głosu w Radzie Bezpieczeństwa. Pan nie wie, o czym pan mówi. Jeżeli tak się stało, że sprawa Międzymorza wygrała dzisiaj i stała się geopolitycznie ważna,
to przy całym szacunku do tego sukcesu polskiego, przy to ogromny sukces, o którym trzeba cały czas mówić, najbliższe miesiące pokazać, jak ważna jest koncepcja Międzymorza. Trzeba powiedzieć o słabościach. Słabością jest to, że jest duża ilość kadr komunistycznych w MSZ-cie. Gazeta Polska pisze o setkach funkcjonariuszy, którzy byli w sowieckich służbach. Coś z tym trzeba zrobić. Druga słabość to jest nie wiadomo dlaczego rozpętana przez działaczy PiS-u walka z pomnikami ukraińskimi na cmentarzach, co nam bardzo utrudnia budowę Międzymorza, bo bez Ukrainy nie da się zbudować Międzymorza. Proszę, panie Adamie, postawmy w tym miejscu kropkę. Jeszcze wrócimy do Międzymorza. Pan Rafał Brzeski. Ja bym tutaj chciał, dlatego że rezultaty tej wizyty i tą wizytę należy rozpatrywać w trzech płaszczyznach, jeżeli nie więcej. Pierwsze to jest płaszczyzna geostrategiczna. A mianowicie przyjazd tutaj i to, co nawet jak 50% z tego zostanie spełnione, to, co obiecał Międzymorzu Donald Trump, to już powoduje, że cała koncepcja Moskwy i Berlina, budowy wspólnej przestrzeni od Władywostoku po Lizbonę, musi być odłożona na półkę. Dlatego, że Międzymorze... To była koncepcja de Gaulle'a, przypomnę panu. Główny, proszę pana, jest mniej więcej rok temu, półtora roku temu została odgrzana, a jeszcze wcześniej była to koncepcja Piłsudskiego, przypomnę panu. Ale nie od Władywostoku do Lizbony. Piłsudski nigdy nie mówił w takiej kategorii. Pan myśli o Międzymorzu. Ja mówię o Międzymorzu, więc koncepcja Międzymorza spotkała się tutaj Polska ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeżeli by ten Lebensraum moskiewsko-berliński od Władywostoku po Lizbonę został zrealizowany, to wówczas my byśmy byli tak zakopani, natomiast Stany Zjednoczone by były wypchnięte z Europy. I tu żeśmy się spotkali. I to jest to geostrategiczne. Drugie to jest eurostrategiczne. A mianowicie, że w tym momencie, jeżeli Międzymorze będzie się rozszerzało i umacniało, to będzie nie tylko coraz grubszym kijem w sprychach tej koncepcji od Lizbony do Władywostoku, ale będzie również dla Europy przeciwwagą, bo będą już w tej chwili zaczynają się tworzyć dwie Europy. Ta Międzymorza i ta w Brukseli. I teraz jeżeli... Międzymorza 10% PKB Unii. Ale proszę pana, tu nie chodzi o... Ale to infrastruktura. Proszę pana, niech pan nie przerywa. Jest punkt czwarty naszego regulaminu. Nie przerywałem panu, nie przerywałem nikomu. I ale panie profesorze, prosimy do kropki. Tak, może, tak, więc nie, bo ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, że jest trzecia, to już jest Polska nasza i z sąsiadami, bo w tej chwili Berlin ma ma problem, bo jeżeli Europa chce być strategicznie ważna i niepodzielona i nie rozsypać się Unia Europejska, to musi się pozbyć manekinów i nieudaczników z Brukseli. A jeżeli się spróbuje pozbyć, no to nie wiadomo, kto na ich miejsce wejdzie, mogą wejść bardzo dziwne osoby. A ostatnia to już jest tylko nasza z sąsiadami. Obydwoma. A mianowicie obietnicami dotyczącymi budowy alternatywy dla Nord Stream 2, to Donald Trump złamał kurek, którym chciał Berlin i Moskwa, znaczy Berlin rządzić między morzem przy pomocy gazu rosyjskiego. I to są trzy najważniejsze elementy. Oczywiście ta dywersyfikacja. To nie słychać pani. To dobrze, że mamy teraz tak, że dywersyfikujemy źródła dostaw gazu. Oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o Trójmorze, to nie wyobrażam sobie, jak ono mogłoby pełnić funkcję alternatywy czy przeciwwagi, jeżeli PKB wszystkich tak naprawdę państw wchodzących w jego skład jest znacznie mniejsze niż PKB Niemiec. A kiedy nie będzie? Kiedy to PKB będzie wyższe? Jak mamy rozwijać się gospodarczo bez tak naprawdę... Przepraszam, no, proszę pani, ale ja też odrzucam taką tezę, że to jest alternatywa. To znaczy, krótko mówiąc, dla zbyt wielu polityków francuskich i niemieckich założyło, że pas ziemi od Tallina po Rijekę jest tak naprawdę jednym wielkim terenem dla Lidlów, Carrefourów i Auchan. No, ten brak partnerstwa wychodził w wielu wypadkach, no, chociażby w wypowiedziach prezydenta Hollanda czy prezydenta Macrona, sugerujących, że tak naprawdę wschodnia Europa to tacy oszuści, którzy tylko wyciągają dotacje unijne. No nie, no przepraszam, no duże kraje zachodnie
zachodnie dużo skorzystały na ostatnich 25 latach na promocji swoich towarów. I ten brak partnerstwa musiał kiedyś nastąpić. A wydaje mi się, że te duże stolice jak Berlin i Paryż ciągle uważały, że to będzie taki uczeń, którego się będzie poklepawało po plecach. I rynek zbytu. Rynek zbytu, dokładnie. Bardzo proszę, tutaj pan z pierwszego rzędu. Dzień dobry, Mikołaj Reiser. Bardzo dużo się mówi przy okazji wizyty Donalda Trumpa w Polsce o sprawach ekonomicznych, o zakupie gazu, o dywersyfikacji, o zakupie rakiet. Nie wspomina się w ogóle przy okazji tego sojuszu, takiego, w którym Polska się znajduje od jakiegoś czasu ze Stanami Zjednoczonymi, takim bardziej bliższym. Bardzo mało się wspomina o takich rzeczach natury moralnej. To znaczy, no nie wspomina się o tym mimo wszystko, że Polska jest w sojuszu z krajem, który no jest, można go tak śmiało określić, jako terrorysta numer jeden na świecie, który przygotował na terenie swojego kraju akty sabotażu po to, żeby świat wprowadzić w wojnę z tak zwanym terroryzmem, który na tamten czas w ogóle nie istniał i został wytworzony. Który kraj jest, przepraszam, terrorystą numer jeden na świecie, pana zdaniem? Stany Zjednoczone. Mhm. I przygotowały te akty sabotażu z 11 września 2001 właśnie po to, żeby stworzyć takiego wroga, który nie istniał, żeby można było prowadzić z nim wojnę, taką wojnę, która może trwać wiecznie i jej się nigdy nie da wygrać. Ponadto no, ten kraj prowadzi nielegalne wojny napastnicze, w które plątuje także i nasz kraj. Wymienię tutaj Afganistan, wymienię Irak, wymienię Syrię. Ponadto ten kraj w swoich działaniach takich, no cóż, tutaj czysto ekonomicznych, potrafi się posunąć do czegoś takiego jak przygotowanie, zorganizowanie i sfinansowanie krwawego zamachu stanu, jak na Ukrainie, tylko po to, żeby w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedawać swój gaz łupkowy. Pan Grzegorz Więc Długi z Kukiz 15. Bardzo, bardzo mało się wspomina o tym, nie. Że Polska jest z nami pan Grzegorz Długi z partii Kukiz 15. Panie pośle, czy terrorysty numer jeden na świecie są Stany Zjednoczone? Ja się zaczynam obawiać, bo obawiam się, że tutaj w tym studiu jest więcej terrorystów niż osób i zaczynam się nieco obawiać, bo mówimy tylko o emocjach, my się tutaj nakręcamy, zamiast podejść do sprawy spokojnie. Kwestie polityki międzynarodowej nie mogą być rozpatrywane emocjami. To musi być spokojna analiza i spokojna konsekwencja. To jest to, czego naszej polityce często brakuje. To jest też to, co czasami polityce amerykańskiej brakuje tej konsekwencji. I to jest to, co zawsze Rosja miała, czyli miała konsekwentną politykę. Natomiast zacząłbym od tego, o czym mówi tutaj pan profesor Iwiński, który źle sformułował dobrą tezę. Mianowicie mamy w tej chwili kryzys demokracji i ten kryzys demokracji polega na tym, że elity uważające się za mądrzejsze, bardziej oświecone i tak dalej, nazywające siebie często liberałami, zupełnie niesłusznie. Te elity uważają, że no, masy źle wybierają, masy niezbyt co mądre wybierają źle, wobec tego demokracja jest zła, tylko tego nie można nazwać. Wobec tego mamy konflikt między demokracją a liberalizmem i ten konflikt rozlał się na cały świat, przynajmniej świat zachodni. Jego tworem w jakimś sensie, czy też próbą obrony przed tym jest wybór Trumpa. Także w tym sensie on jest przypadkowy, ale taka była wola Stanów, mieszkańców Ameryki i takie mają prawo, jeżeli uważamy, że to jest... Jeżeli, obojętnie, takie mają prawo. Jeżeli uważamy, że to jest złe, no to oznacza, że nie wierzymy w demokrację. Panie profesorze, ja wiem, że pan nie wierzy w demokrację, ale na razie demokracja jest obowiązującym systemem. Pan mówi za siebie. Czy pan nie wierzy w demokrację? Nie, ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, bo nie wracam do Trójmorza, który jest dobrym projektem w sensie infrastruktury i energii. To, co powiedział Trump w sensie artykułu 5, wreszcie wydukał z siebie to, prawda, też bardzo dobrze. On nie wydukał, on to powiedział bardzo twardo. Nie, pamiętajmy, że on to wszystko czytał z promptera. On ma gorszych pisarzy jakie ma znaczenie, Clinton i Obama. Dlaczego na przykład prezydent Komorowski nie czytał z promptera, tylko mówił z kartki? Nie, no to niedobrze, że mówił z kartki. No dobrze, chodzi mi o coś innego. Znaczy, pan powiedział, że wydukał na temat artykułu numer 5? Nie powiedziałem wydukał, bo on... No dobrze, przez tyle miesięcy czekał, żeby to powiedzieć. O tym mówię, w tym sensie. Ale panie profesorze, pan musi pamiętać o roku 2014 i pan musi pamiętać o ustaleniach w Newport, kiedy to wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego zdecydowały się na to, że będą wydatkować 2% PKB na zbrojenie. Jeżeli Donald Trump w Warszawie powiedział, że artykuł 5 będzie stosował, będzie gwarantem dla bezpieczeństwa państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, to powiedział również, że wymaga, oczekuje od
tych, no którzy dobrze. Się zobowiązali, że będą no wydatkować określone pieniądze, będą realizować te ustalenia. No dobrze, ale... I to jest jedno z drugim ale należy zdominować całą dyskusję. Nie, ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Przepraszam bardzo, panowie, ja mam problem ze sobą. Pozwólmy Komitetu Centralnego PZPR. Pani może... Pozwólmy dokończyć panu profesorowi. Otóż ja chcę zwrócić uwagę, Polska jest jednym z 5 państw z 29 NATO po wejściu Czarnogóry, która wydaje 2% PKB. I uważam, że to powinno starczyć. Otóż w ogóle świat wydaje za dużo pieniędzy na zbrojenia. Prawie 2 biliony dolarów. Na uchodźców wydaje się 30 miliardów. Na handel bronią to jest 100 miliardów. Za dużo się wydaje. Natomiast... Jakie jest niebezpieczeństwo? Słyszymy już szefa ministra obrony narodowej, który mówił o 2,5% PKB na obronę. Niektórzy mówią, prymusi w cudzysłowie, o 3%. Polsce potrzeba zwiększyć budżet na dwie przede wszystkim rzeczy. Na zdrowie, edukację, naukę i na badanie. Tu nie ma pieniędzy. My wydajemy bardzo mało w porównaniu z Unią Europejską. Nam 2% PKB starczy. Niemcy wydają 1,3% PKB, będą wydawali więcej. To są oczywiście bezwzględnie... To jest, panie profesorze, puenta jest taka. Widzę niepewne niebezpieczeństwo swoistej militaryzacji polskiej polityki. To jest bardzo niebezpieczne. Proszę pana, ja tylko panu przypomnę, bo są w Ameryce również ludzie, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, wie pan. I ta wiara w to, że Stany Zjednoczone same sobie ściągnęły 11 września, jest pana prawem, ale to wyłącznie. Ja tylko panu... A niech pan mi nie przerywa, ja panu nie przerywam. Nie przerywałem panu. No. Nie mówimy do siebie, przepraszam. Nikt w tym studiu nie mówi bzdur. No. Proszę pana. Każdy ma swoje poglądy i je szanujemy. Znaczy największym terrorystą na świecie jest Rosja, która własne domy wysadziła, żeby rozpocząć pierwszą i drugą wojnę czeczeńską. Ale wracając... Historia nie proszę pana, udokumentowana jest. Pan w Brukseli opowiadał, jak to Rosja dobrze zrobiła, że w Czeczenii zrobiła porządek. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz. Najważniejszą. Chciałem powiedzieć najważniejszą. Teraz Stany Zjednoczone są najważniejszym i jedynym krajem, które są zdolne swoją potęgą odstraszyć Imperium Rosyjskie. To Imperium Rosyjskie nam zagraża. Wyłącznie Imperium Rosyjskie nam zagraża. Rosjanie nigdy nie pogodzili się, że jesteśmy niepodległym krajem. Dla nich zawsze będziemy prywislańskim krajem. I to jest ostatnie zdanie. I to bardzo dobrze, że my będziemy kupowali właśnie broń od Amerykanów, bo żaden Niemiec, żaden Francuz, żaden Holender, który wykazał się w Bośni, za polski Gdańsk walczyć nie będzie, proszę pana. A zdrowie jest bardzo ważne, tylko pierwszej musi być bezpieczeństwo. I żeby się obronić przed Rosją, musimy mieć bardzo silną armię i powinniśmy zwiększyć. Jeden zestaw patriotów kosztuje więcej niż program 500+ na cały rok. Jeszcze raz to chcę powiedzieć. My nie żyjemy na przełomie XIX i XX wieku. Te priorytety... Słuchamy panie Michaliny. Tak, panie Michalino, jeszcze raz tak. Powiedziałam, że nie żyjemy na przełomie XIX i XX wieku. Żyjemy w dobie multilateralizmu. Żyjemy w dobie... porozumień międzynarodowych, Paktu Północnoatlantyckiego. Naprawdę nie można w taki sposób myśleć o militaryzacji. Tak swoją drogą, to tak naprawdę Donald Trump, tak jak też mówili moi przedmówcy, złamał pewien paradygmat, pewien trend. My dążyliśmy do demilitaryzacji, tak naprawdę, wszyscy, do neutralizacji. Czy na przykład, pani zdaniem Rosja też dążyła do demilitaryzacji? No Rosja nie, ale Iran. Ale tak jak chodźmy, porozumienie... Skąd pani to wie? Pani Michalina, proszę dokończyć. Porozumienia z Iranem o denuklearyzacji. Generalnie to był taki trend zapoczątkowany tak naprawdę no już przez Gorbaczowa i Reagana. No, umówmy się. Dążenie do denuklearyzacji. I to jest po prostu załamanie się zupełnie pewnego... Ukraina wyzbyła się rakiet w ramach broni nuklearnej. I co zrobiła? I teraz się okazuje, że ci, którzy byli gwarantem jej bezpieczeństwa, w tym
również Rosja. Pierwsza zajęła Krym, napadła na wschodnie rubieże Ukrainy, Donbas. Pokazuje pani. A jeżeli mówimy o kolejnej kluczowej kwestii i mówicie państwo, że jesteśmy tak bardzo bezpieczni, to proszę zauważyć, co się dzieje w obwodzie królewieckim, kaliningradzkim. To jest najbardziej zmilitaryzowana ziemia na świecie i my musimy cały czas musimy czuć oddech i niestety musimy się czuć bezpiecznie. Zwiększanie się Zwiększanie środków na armię, na wojsko, na bezpieczeństwo Polski i Polaków jest kluczowe. Panowie, ja spróbuję tutaj powstrzymać, a pana doktora bardzo proszę, żeby pan wrócił. Panie doktorze, myśmy pana zaprosili. Bardzo pana proszę, spokojnie trochę, dobrze? Spokojnie. Pan jest niegrzeczny, proszę pana. Siadajcie. Panie doktorze, proszę usiąść. A ja sobie może na razie usiądę tutaj między panami. Uprzedzam pana, jak pan się będzie niedobrze zachowywał. Dlaczego pan mnie upsuje? Pani Justyna kończy, ripostę do pana posła. Tak, to znaczy ja chciałam powiedzieć, że członek najbliższej administracji Donalda Trumpa, Michael Flynn, został zwolniony za negocjowanie za plecami Donalda Trumpa zniesienia sankcji wobec Rosji. Więc naprawdę, nie mówmy o tym. No i wcześniej wielokrotnie Donald Trump zapewniał, że tak nie było. My na takim stanowisku mamy takiego człowieka. Trump to jest sojusznik Putina. Od pół roku, ja dobrze, nie wchodzę w to, myślał naiwnie o tym, że z Trumpem, że z Putinem można się dogadać, myślał jak biznesmen, nie znał Rosji i tak dalej. Ale faktem jest, że jeżeli nawet tak myślał, to przez ostatnie pół roku coś zrozumiał. No, i jeżeli deklaruje coś wyraźnie, że nie akceptuje agresji na Ukrainę, że nie akceptuje zaboru Krymu, że jest gotowy do działania na rzecz jakiegokolwiek zagrożenia, nie tylko Polski, to są fakty. No na miły Bóg, ile czasu? W tym samym czasie szef dyplomacji niemieckiej Zygmunt Gabriel pojechał do Moskwy, gdzie wypowiadał się za ciągnięciem rury. No nie można mieć takich klapek, że cokolwiek, gdzie się otrze o podejrzenie o Polsce, ale to nie jest otarcie się o prawo. A jak dyplomacja niemiecka albo francuska robi rzeczy bardzo często groźniejsze, bo nie rzucające się w oczy jak rura, to my tego nie zauważamy, bo Niemcy są dobre, a Trump jest zły. Pan poseł, a potem pan Ryan. Można mieć te klapki, ja przypominam, że amerykański prezydent, który przez 8 lat swojej prezydentury prowadził wojny, nie było ani jednego dnia bez wojny, dostał pokojową Nagrodę Nobla. Obama. Tak? Ja chcę przypomnieć, że amerykański prezydent, tak ukochany przez panią, sprzedał polskie interesy tarczy antyrakietową po to, aby się przypodobać Putinowi. Także ja myślę, że nie analizujmy wszystko dlatego, że kogoś lubimy czy nie lubimy, patrzmy na interesy. I naprawdę, zanim patrzmy na interesy. No ja się nie będę z panem przekrzykiwał, ja przepraszam. A miliony ludzi są mordowane na całym świecie. Uchodźcy są tylko dlatego, że pan mówi bez... Dobrze, przepraszam bardzo. Przepraszam. Panie Rajanie, pan Rajan, tak. Prosimy. Posłuchajcie pana Rajana. Ale ten program czeka. Ostry jest. Zawsze byliśmy paranoi, że chodzi o Rosję. Nawet jak byłem dziecko, przygotowaliśmy do atak atomowy w szkołę. Tak? I jak były te bomby atomowe w Kuba, tak? To prawie był koniec świata. Chciałem zapytać panu, szczerze, wojsko amerykańskie w Polsce, tyle akcji, czy to nie będzie odebrane z Rosji jako prowokacja? Absolutnie, to całe szczęście. To jest nasza ziemia. To jest dla nas całe szczęście, proszę pana. Jeśli chodzi o Trumpa, tylko przypomnę, że natychmiast uderzył w sojusznika Stanów, sojusznika Rosji w Syrię, jak zaatakowali własną ludność bronią chemiczną, to natychmiast poleciały rakiety w punkty dowodzenia, a syryjski samolot został zestrzelony. To jeszcze tylko tak przypomnę, że tak naprawdę to będzie krótkie przypomnienie, że tak naprawdę. Ale krótko, tak, bardzo proszę. Od 500 lat Polska nie miała większego wroga jak Rosja. Tak. Mikrofon dla pana, prosimy. Tak. Pójdą na zapad, to było generalnie. Rosja doprowadziła głównie do destabilizacji Polski w XVII, w XVIII wieku. Doprowadziła do rozbiorów. Chciała wprowadzić u nas parszywy, przeklęty komunizm.
Na szczęście mieliśmy takiego wodza jak Piłsudski. Dlatego pan nosi czapkę, prawda? Tak, proszę pana, w tej czapce mój ojciec walczył. Ciężko ranny był, ciężko ranny, proszę pana, był w bitwie pod Ojcowem. W tej czapce kuzyn mego taty był dowódcą szwadronu przybocznego, marszałka Piłsudskiego. Dobrze, dobrze. Ja oczywiście szanuję. Pan w tej czapce... I dzięki temu, że mieliśmy takich ludzi, już nie ma kacapów w Polsce i nie ma tej przeklętej PZPR-owskiej organizacji, czyli płatni zdrajcy... Tak jak, co tak pan uważa, Piłsudski nigdy nie odpowiedział za śmierć 400 ludzi. Jakie 400 ludzi? Na moście wystąpił przeciwko legalnemu rządowi. Dzięki temu uratował Polskę. Stop. Teraz pan Ryan chciał dokończyć. Bardzo prosimy, proszę dokończyć, tak. Moje pytanie było proste. Według panie... Głośniej, proszę. Dla bezpieczeństwa mojej rodziny najlepsza rzecz będzie amerykańskie wojsko tutaj w Polsce. Tak, proszę pana, będzie większe bezpieczeństwo, aniżeli jeden kacapski żołnierz w tym kraju. No to podziękujmy trochę jednak. Pan doktor, panie doktorze, prosimy. Te wojska tutaj są. Tutaj zostałem zaproszony na dyskusję i na ocenę wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. A jest co? Magiel. Więc jeżeli tak państwo prowadzą programy swoje, no to w ogóle jestem przerażony. Ja nie mam telewizora. A jak pan ocenia wizytę Donalda Trumpa w Polsce? Jaka jest pana ocenia, panie doktorze? Powiedziałem, jak oceniam w trzech płaszczyznach. I po prostu w tych trzech płaszczyznach należy rozpatrywać. Ta wizyta jest poza tym powiązana z tymi ostatnimi dwoma dniami, czyli z G20 w Hamburgu. I jeżeli komunikat końcowy otrzymuje ocenę głównych jednej europejskiej Reutera i drugiej Bloomberga, amerykańskiej agencji, że na nim są odciski palców Donalda Trumpa, który uzyskał wszystko, co chciał, to znaczy, że potrafi on handlować, nazwijmy to w ten sposób, i potrafi się targować w interesie swojego kraju. A co uzyskał w tym komunikacie jest ważnego dla Polski, to sobie nawet przetłumaczyłem jedno zdanie, więc żeby się nie pomylić. Podkreślamy suwerenne prawo państw do nadzorowania i kontroli swoich granic i do kształtowania polityki zgodnie z własnym interesem narodowym oraz narodowego bezpieczeństwa. Jeżeli tak powiedziała, jeżeli tak głosi deklaracja G20 dzisiejsza, to jeżeli ktoś bąknie mi teraz w Berlinie czy w Paryżu, że nam będzie się nas karać za nieprzyjmowanie dezerterów ze swoich państw, którzy uciekli ze swojego państwa, zostawiając rodziny, wszystkich, a tu uciekli po socjal. Część to są uchodźcy. Przepraszam, czy ja punkt czwarty naszego regulaminu. Nie przerywamy. To panie profesorze, proszę usiąść. Nie pan, ja siedzę właśnie. No to dobrze, to nie zamilczę. Powinien pan siedzieć. Tak, panie doktorze, proszę zakończyć. Tak. Kulturalny. Mam do pana prośbę, żeby pan przestał mnie przeszkadzać. Bo się pan zachowuje... Nie używa słów obraźliwych. A jakich obraźliwych? No to zamilknąć to jest obraźliwe. Chodziło o dezerterów. Panie Wiesz, jak pan nie przeszkadzał. Ale proszę nie przerywać ten sposób. To są dezerterzy. Uchodźcy to dezerterzy, tak? A kto ten teraz, kto będzie budował ten kraj? Był pan w obozie dla uchodźców. Dobrze, ale panowie, to nie jest temat, to nie jest program. Nie mówimy dzisiaj o uchodźcach. Ja chciałem jedno pytanie zadać. Tak. Czy pana zdaniem, po wizycie Donalda Trumpa w Warszawie, pozycja Polski, międzynarodowa, się poprawiła, czy jest taka, jak była? Cała teraz taka narracja, że jesteśmy, że Polska jest pod rządami PiS-u, a ja nie jestem fanem PiS-u, jest marginalizowana, po prostu runęła w gruzy. To już po prostu jest kpina. Można sobie z tego kpić. Dlaczego? Bo nagle się znaleźliśmy w centrum najważniejszych spraw międzynarodowych, strategicznych. A dlaczego żeśmy się znaleźli? Być może przypadkowo, ale z tego punktu, z racji tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I dotychczas było to nasze przekleństwo, że jesteśmy korytarzem, gdzie przechodzą ze wschód na zachód cały czas, a w tej chwili Stany Zjednoczone muszą zabiegać o Międzymorze, czy chcą, czy nie chcą, jeżeli chcą być globalnym mocarstwem. Bo inaczej zostaną przez duumvirat Berlin, Moskwa na obszarze Eurazji zredukowani do roli regionalnego mocarstwa za oceanami. Z jednej strony Atlantykiem, z drugiej strony Pacyfikiem. Z trzech mocarstw okupacyjnych, zachodnich mocarstw okupacyjnych,
Niemiec. Francja już jest tak, jak prawie rząd Vichy, czyli kolaboruje z Niemcami. Wielka Brytania zdurny, jak pan gada. Ale już. Proszę pana, pan doktor nie mówi bzdur. Nikt tutaj nie mówi bzdur. Pan też nie. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Wielka Brytania została de facto już wypchnięta. Sama się zresztą wypchnęła, ale przy pomocy Brukseli. I teraz by zostały wypchnięte Stany Zjednoczone. I zostałoby tylko dwóch partnerów. Na całą Eurazję, na dobrą sprawę. W związku z czym nikt nie lubi być redukowanym. Stany Zjednoczone musiały podjąć decyzję, kto jest dla nich partnerem, żeby nie być zredukowanym, kto może wstawić kij w Donald strychy. Trump powiedział w Warszawie, że dobrze funkcjonująca Polska jest błogosławieństwem dla Europy, a mocna Europa jest błogosławieństwem dla świata. Tak jest. Tyle tylko pod jakimi rządami. Zobaczmy, jak warszawska ulica... Zobaczmy, jak warszawska ulica reagowała na przyjazd Donalda Trumpa. Jesteśmy dumni z tego, że Donald Trump dzisiaj zaszczycił nas, przyjechał do Polski, stanął ramię w ramię z Andrzejem Dudą, naszym prezydentem. To jest prezydent najlepszy na świecie i uważam, że prezydent Trump wybrał Polskę, dlatego że Polacy jego kochają. Jest dla mnie wielkim prezydentem. Wydaje mi się, że narodził się drugi Reagan. Dzisiaj mamy tego początek. Przyjechaliśmy uczcić tą chwilę, bo przecież to jest historyczny moment. Przecież nasi ojcowie o tym marzyli. Ja myślę tylko o naszym narodzie, żeby stał na piedestale, żeby nie był, wie pani, nękany i poniżany. Wraz z tymi młodymi osobami przyjechałem ze Szczecina. Aż ze Szczecina? No a dlaczego nie? No, to jest historyczne wydarzenie. Prezydent USA przyjeżdża do Europy, do Unii Europejskiej, do Polski. Po prostu chcę posłuchać wypowiedzi Trumpa, bo taka okazja może się nie powtórzyć. Bardzo ważny moment dla nas wszystkich. Nawet dla tych, którzy stoją tam na rogu, nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego, że trochę decyduje o naszym miejscu w świecie, w tym w Unii Europejskiej, jak i w relacjach z innymi krajami. To, co próbuje pokazać opozycja, że to nie jest prawda. Polska ma dobrą pozycję w Europie, na świecie i Donald Trump myślę, że to potwierdzi. Pani Justyna, czy USA decydują o naszej pozycji w świecie? Tutaj zaraz panowie zaczną krzyczeć, że się odzywam. Panowie natomiast pozwolą, to jest... Wy jesteście moimi gośćmi i panie też są moimi gośćmi. Pozwólcie mi zadać pani pytanie, dziękuję. Pani Justyno, czy USA decydują o naszej pozycji w świecie? Proszę mi nie pozwolić. Proszę nam pozwolić. Natomiast istotne jest to, że nasza pozycja, najważniejsza dla nas powinna być nasza pozycja w Europie. To znaczy w Europie, w kontaktach z Unią Europejską leży bezpieczna i stabilna przyszłość Polski. Donald Trump chce destabilizować Europę. I amerykańska armia w Polsce nie gwarantuje tego bezpieczeństwa? Bezpieczeństwo Polski jest zależne od Europy. Nie może być bezpieczeństwa, nie może być Europy bez Polski, bez Europy, nie może być Europy bez Polski. Nikt nie... To nie jest Bełkow. Każdy ma prawo do swoich poglądów. 25 lat potencjał militarny Francji, Niemiec i wielu krajów takich jak Włochy, Holandia został, nie zmienia się. I Polacy być może nie uważają, że Amerykanie są ideałem, ale bardziej są pewni, że Ameryka zainterweniuje, kiedy zdarzy się coś, niż kiedy ruszy się Francja czy Niemcy. Przez ileś lat administracja Obamy stawiała na tezę, że głównym punktem oparcia Ameryki są Niemcy. Ale w momencie, kiedy Rosja zaatakowała pierw Gruzję, a potem Ukrainę, okazało się, że nie da się utrzymywać jako punkt oparcia dużego państwa, które z góry założyło, że świat nie będzie miał konfliktów wojennych. Konflikty wojenne wróciły. Dobrze. I one ale powodują, spójrzmy, że Polacy, patrząc na źródło bezpieczeństwa, patrzą na Amerykę, ale a nie na Holandię, gdzie nie na Włochy. Ameryka obecna, gdzie Donald Trump, wśród których polityków szuka w tej chwili oparcia? Zobaczmy na jego kontakty z Viktorem Orbanem, który również ma serdeczne kontakty z Władimirem Putinem. Popatrzmy na to, na poparcie Donalda Trumpa. Dobrze, przyjechał do Polski na Trójmorze. Pan Zdun, tak? Pan Paweł Zdun, prosimy. Pan Zdun po raz pierwszy. Chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć. I proszę mi pozwolić powiedzieć o tych dwóch rzeczach. Bo ta druga to będzie, chciałem się... Ale o pierwszej krótko i o drugiej krótko. Bardzo proszę.
Nie dłużej niż pozostali, jeśli można. Ale nie dłużej, bo my za chwileczkę będziemy musieli połączyć się z wiadomościami, więc będziemy musiał pan przerwać na chwilkę. Bardzo po przerwie. Więc pierwsza rzecz, bo ja będę bezpośrednio się odnosił do pytań państwa redaktorów. Państwo zapytali o to, co powiedział Donald Trump. Ja myślę, że to, co dla mnie było najważniejsze, co powiedział, to, co było w opozycji do tego, co nam tak z paluszkiem pogroził Holenderczyk. Bo co powiedział Donald Trump w opozycji do tamtego? Że wartości są ważne. Holenderczyk nas pouczał. Kto to jest Holenderczyk? Timmermans. Specjalnie powiedziałem Holenderczyk, żeby jeszcze nawiązać do Holanda. Wy macie wartości, my mamy fundusze. A co powiedział pan Donald Trump, pan prezydent Donald Trump? Że i owszem, gospodarka jest ważna, siła państwa na tym siedzi, to jest bardzo ważne. Ale najważniejsze są wartości, czego polska historia jest przykładem i Europa może z Polski brać z tego w tym przykład. I tak jak Europa, tak zwana Europa Zachodnia, dzisiaj ma konflikt, kryzys wartości. Panie Pawle, to dzisiaj, w tej chwili zróbmy dzisiaj pauzę. Za chwileczkę do pana wrócimy. A my łączymy się w tej chwili z serwisem wiadomości w TVP Info. Witamy panowie. Kto i dlaczego boi się Donalda Trumpa? Gorąca dyskusja w Studio Polska. Wracamy. Dokończy swoją wypowiedź pan Paweł Zdun. Bardzo proszę. To była ta pierwsza rzecz. Pierwsza, pan prezydent Trump mówi o tym, że wartości są ważne i Europa też o tym powinna sobie przypomnieć. Bo inaczej zginie. Zginie pod własnym ciężarem, czy to będą islamiści, czy terroryści, czy nie. Sama zginie. To była pierwsza rzecz. A druga nawiązuje do wypowiedzi pana Matthew Tyrmanda, który, no może z daleka widać czasami lepiej, ale czasami niedokładnie, bo on powiedział takie zdanie, które bardzo mnie zabolało. Powiedział, że w Polsce demokracja ma się bardzo dobrze. Otóż nie. I los przygotowań do wizyty pana prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie, zwłaszcza do przemówienia na Placu Krasińskich, pokazuje, że w Polsce demokracja nie ma się dobrze, dlatego że nie wiem, czy państwo wiedzą, pewnie państwo nie wiedzą, bo była szczelna blokada informacyjna we wszystkich telewizjach poza Republiką, że w nocy z 4 na 5 grupy porządkowe w sile kilkuset policjantów napadły na pokojową demonstrację miasteczka namiotowego i między innymi poturbowały pana Adama Słomkę, który doznał uszczerbku na zdrowiu, o czym w telewizjach nic. Jak my mówimy, że w Polsce ma się demokracja dobrze? W Polsce no właśnie teraz, panie Pawle, lepiej, może pan teraz powiedzieć swobodnie o tym. Ja bym chciał powiedzieć o tej demokracji, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne w kontekście przemówienia prezydenta. Daliście bardzo ładną sondę przeciwników jakichś tam lewackich. Daliście sondę z ulicy z wizyty prezydenta zwolenników. Ale przecież we wszystkich telewizjach, nie tylko w Republice, w Polsacie, w TVN, we wszystkich telewizjach w Polsce była pokazana ta akcja kilkuset policjantów rządu PiS-u, którzy się rzucili na weteranów walki o niepodległość. Tylko dlatego, żeśmy mieli banery witające prezydenta. Nikt nie miał. Przez 3 dni byliśmy, wszystkie stacje do dzisiaj na świecie puszczają tą relację z naszego wozu Drzymały, z naszych plakatów. Wszędzie to jest na świecie. Jedyną telewizją, gdzie nie ma informacji o tej napaści o 22:30 na weteranów walki o niepodległość, to jest wasza telewizja. Nie daliście w żadnych wiadomościach, ani w Teleekspresie, w żadnej Panoramie. Wszystkie telewizje dały tylko wy. I mam nadzieję, że Krajowa siebie, Rada Radiofonii i Telewizji się zainteresuje. Dlaczego pan dobrze, prezes panie Adamie, to dziękuję praktykę, bardzo w takim razie. Ale to nie jest, temat programu. Państwa problem. Ale my chcemy powiedzieć o naszych przeżyciach. Dobrze, ale panie Adamie, jedna zasada. Sześć razy mówią lewacy, my nie mamy prawa głosu, dajcie panie nam Adamie, powiedzieć. To nie jest program dajcie o pana przeżyciach, ale na ten temat... Nie, ale dość na ten temat... Cenzury! Ale na ten temat już pan powiedział. Cenzury! Panie Adamie, chce pan wyjść? Chce pan wyjść? Cenzury!
Proszę pana, bardzo proszę, nie możemy czy tego możemy poprosić o materiał filmowy na temat reakcji polskich polityków na... Ja poproszę reżyserkę... Nie w taki sposób. Ja poproszę reżyserkę o materiał na temat reakcji polskich polityków na wizytę Donalda Trumpa. Wracamy do tematu naszego programu. Dziękuję. To, że dzisiaj Donald Trump tutaj na tle pomnika powstańców warszawskich występował, był tutaj razem z nami, dowodzi, że Polska jest państwem ważnym, Polska jest państwem, z którym trzeba się liczyć i Polska jest państwem, które jest gwarantem światowego pokoju, bezpieczeństwa. Panie pośle, jak pan ocenia wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Polsce? Genialna. Genialna, zadająca kłam całej tej narracji o izolacji Polski. Szczyt NATO w Polsce, Światowe Dni Młodzieży w Polsce, Barack Obama na szczycie NATO w Polsce, teraz Donald Trump, 190-0, jesteśmy przecież w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, więc moim zdaniem to zadaje kłam całej tej narracji opozycji, która źle życzy Polsce, bo chcieliby izolacji, ale to jest fikcja. Takiego przemówienia na cześć cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, takiego przemówienia na cześć serca i duszy Europy, jakim została ukazana Polska w przemówieniu pana prezydenta Trumpa, nie słyszałem. Naprawdę ten dzień przejdzie do historii Polski. Panie pośle, czy Polska postawiła na właściwego konia? Czy myśmy wybrali dobrze, czy w Europie nasze alianse ze Stanami Zjednoczonymi nie będą przeszkodą w prowadzeniu polityki europejskiej. Ja przypominam sobie swoją wizytę w Bundestagu i rozmowę z partnerami z Komisji Obrony Bundestagu, kiedy jednoznacznie stwierdziłem, że wreszcie Angela Merkel, jak również i Niemcy, muszą zrozumieć, że granica Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy granica NATO, przesunęła się o kilkaset kilometrów na wschód. I to przede wszystkim przecież od Niemców zależy, to zaangażowanie wojsk amerykańskich mocniejsze i mocniejsze i mocniejsze w naszej części Europy, Europie Środkowo-Wschodniej. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia to są kraje, które wymagają gwarancji, bo my obserwujemy to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. My obserwujemy również to, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim, co się dzieje na najbardziej zmilitaryzowanej ziemi na świecie. Czy rakiety Iskander uważacie państwo, że nie mogą zagrozić Polsce? No przecież zagrażają. Czy uważacie, że bardzo duża nasycenie wojskowe... Rosja nie zaatakuje żadnego państwa NATO ze stu powodów. Ale panie profesorze, ale również jeszcze jakbyśmy rozmawiali 3 lata temu, a spotykaliśmy się wielokrotnie na wizytach zagranicznych i w Gruzji, i w innych krajach i nikt nie dopuszczał sobie do głowy, że Rosja mogłaby zaatakować Ukrainę. Czy pan sobie to wyobrażał, że Rosja może, czy Rosja może... Czy państwo sobie wyobrażaliście, że Rosja może zająć Krym? Przecież sobie nie wyobrażaliśmy tego wszyscy. Ale pamiętajcie o roku 2008, bo to warto przypominać. W roku 2008 Putin na szczycie NATO w Bukareszcie powiedział: nigdy nie zgodzi się na to, aby Tbilisi i Kijów dążyły do Europy i były członkami albo Unii, albo NATO. Riposta pana profesora, prosimy. Dobrze, krótko riposta, tak. Trzeba unikać następującego dylematu. To nie jest wybór między mamusią i tatusiem. Znaczy Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Czy kogo kochasz bardziej? My powinniśmy mieć dobre stosunki transatlantyckie, w tym oczywiście z USA, i dobre partnerskie, my jesteśmy Unią Europejską, z Unią Europejską. I kiedy ja to słyszę... Ale tego nikt nie kwestionuje. Nie, ale kiedy ja to słyszę, prawda, na widowni, no obrażające na przykład Francuzów i Niemców słowa, to mi jest przykro. I jeszcze jedno o wystąpieniu Trumpa. A było panu profesorowi przykro, jak Niemcy i Francuzi bardzo źle pisali o Polsce? Nie, to było mi przykro, no ale jeżeli wie pan, no, opowiada wiceminister głupstwa o widelcu, no to zostawmy. Ale akurat to się zgadzało. Zostawmy. Wice, przemówienie... Prosimy dokończyć, tak. Wystąpienie Trumpa było dobrą reklamą Polski. Oczywiście ja pomijam fatalne błędy protokolarne, bo nikt by sobie nie wyobraził, że to żona prezydenta zapowiada, nie prezydent Duda, który jest gospodarzem, zapowiada swojego męża, ale to zostawmy. Czy Polska postawiła na właściwe dokonania? To nie było... My zobaczymy dopiero za 20 lat, czy to było przemówienie historyczne. Chciałbym się mylić, ale nie. Przemówienie historyczne to miał Churchill w stanie Missouri, Fulton, kiedy była sprawa żelaznej kurtyny, czy Kennedy w Berlinie, gdy burmistrzem był Willy Brandt i Zbin
Ein Berliner, to były przemówienia historyczne, które rzeczywiście jakby rysowały nową architekturę. A tutaj zobaczymy. Nie sądzę. Trump zobaczymy. Trzeba zacząć, panie profesorze, od pana można wymagać jednak pewnego spokoju i właśnie zobaczymy. Niech pan od razu nie odsądza. Natomiast wracając do formuły, jaką przyjęto na Placu Krasińskim, chcę panu przypomnieć, że to była dokładnie ta sama formuła, którą w 2009 roku przyjęto w Pradze w czasie wystąpienia Baracka Obamy, który przyjechał i powiedział, że chciałby wygłosić przemówienie. Ale my dano nie mu, Pragą, ja nie? Może dokończę. Dano mu Hradczany, ale Barack Obama jest pana idolem. Dano mu Hradczany i wygłosił bardzo podobne przemówienie, którego nikt nie pamięta już nawet, o czym one było. Także spokojnie z tym wszystkim. Proszę nie atakować rządu tylko dlatego, że umożliwił amerykańskiemu prezydentowi przemówienie, bo na tym to polega. Dobrze, nie ma tu żadnego problemu jurysdykcyjnego, prawnego, czy Boże broń, protokolarnego. No także właśnie, nie przesadzajmy. Dobrze, ja rozumiem, że panu się może Trump nie podobać. Ja nie wiem, jaki jest Trump, bo my się dopiero dowiemy. Nawet tłumaczenia nie było. Na razie powiedział słowa, postawiliśmy które, na dobrego konia? Na razie powiedział słowa, które w większości Polakom odpowiadają. Jakie będą czyny, zobaczymy. Dla Trumpa być może Warszawa już jest historią, jest teraz w Hamburgu i mówi już się inne rzeczy, ale dajmy sobie trochę czasu. Obecność amerykańska w Polsce jest faktem. Wbrew temu, co pan mówi, obecność niemiecka w krajach bałtyckich jest też. Wobec tego jesteśmy członkiem NATO. To wiem, że pan by wolał, abyśmy nie byli, ale jesteśmy. Jest to dla nas pewna gwarancja bezpieczeństwa. Wobec tego szanujmy to i szanujemy, wbrew temu, co pan powiedział, szanujemy to, że w NATO są również wielkie europejskie kraje i małe europejskie kraje. Czujemy się jednością w ramach rodziny natowskiej i ale prosimy, wie pan, nie ma potrzeby, aby nas skłócać między sobą. Prosimy o krótką wypowiedź. Czy postawiliśmy jako Polska dobrego konia, pani zdanie? To, co chciałam się odnieść do przemówienia pana Donalda Trumpa. To, co najistotniejsze w tym przemówieniu, jest to zdefiniowanie kryzysu współczesności. Zachód ginie, Zachód odszedł od swoich ideałów, Zachód zdradził ideał wolności. Wodzony na pasku światowej finansjery, zagrożony jest wojną totalną. Widzimy antyglobaliści, islam. Czy islamiści. Jest to wojna, jest zagrożenie śmiertelne. W związku z tym trzeba zejść w to miejsce, gdzie nie zdradzono ideałów wolności i nie był przypadkowy wybór tego miejsca, serce Warszawy czy serce Powstanie Warszawskie. Pomnik Powstania Warszawskiego. Dziękujemy. Ale przepraszam, panie Rajanie. Proszę panią. Mamy parę minut do końca programu, chciałabym jeszcze usłyszeć. Czy ja jeszcze chcę powiedzieć. Dobrze, proszę bardzo. To miejsce, gdzie nie przestało być serce wolnego świata, gdzie nie zdradzono ideałów wolności, dlatego symbolicznie właśnie tutaj przyjechał Trump. Pan Donald Trump i to ta wizyta może pomóc odzyskać Polsce miejsce zgodne z jej wkładem w walce o wolność w ustroju politycznym świata. To jest istotne i o tym trzeba wiedzieć, żeby nikt nie powiedział. To nie była wizyta krótko. Pani Mechrano, tak? Tak, to nie była wizyta oczywiście zupełnie bezinteresowna albo podyktowana dzielonymi wartościami. No, znaczy, tylko, że cały czas dlaczego pani uważa, że ta powracamy? Wizyta nie była motywowana dzielonymi wartościami? Jakby ja nie chcę zupełnie degradować takiej możliwości. Że to połączenie tak że... wartościowe. Tak, tylko chciałam wskazać, że ona nie była zupełnie bezinteresowna. Ale nie ma wizyt międzynarodowych bezinteresownych. I jednak prawda jest taka, że Donald Trump wpływa na umacnianie własnego rynku chociażby pracy w Stanach Zjednoczonych poprzez sprzedawanie nam gazu skroplonego. No, ale my w Polsce nie wydobywamy gazu skroplonego. Pani Michalina, czy Polska postawiła na właściwego konia? No, nie może być tak, że nie mamy żadnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście powinniśmy je pielęgnować, tylko że powinniśmy podchodzić krytycznie do polityki Donalda mamy Trumpa. Mamy bardzo mały bilans handlowy, 10 miliardów. Panie Adamie, pamiętajmy o jednej rzeczy, że to Ameryka jest największym mocarstwem militarnym. I to Ameryka ma systemy, które pozwalają szybko działać. Tak się stało w ciągu ostatnich 30 lat. Ja też bym chciał, aby potencjał militarny Bundeswehry czy armii holenderskiej, włoskiej był taki sam, ale nie jest. Jeżeli tyle razy, panie profesorze, pan zachęca do realizmu, to niech pan użyje tego narzędzia realizmu także do stwierdzenia, że to Ameryka jest jedyną siłą, która tak potrafi robić szybkie akcje ekspedycyjne tam, gdzie jest zagrożenie. Ale to zgoda. No, to zgoda. To zapytajmy Rajana.
panie Rajanie, czy Polska postawiła na właściwego konia? Jeszcze raz? Czy Polska postawiła na właściwego konia? Czy to był dobry wybór, że opowiadamy się za Trumpem? Czy to jest dobry wybór dla Polski? Trump się ma teraz pozycję prezydent w Stanach. Jeżeli ja mam w tym problem, to jest mój problem, bo on i tak jest prezydent. Więc ja tak sądzę, że może lepsze mieć dobrze relacje, dobry kontakt i współpracę z ten prezydent. I ja trzymam kciuki, że wszystko będzie dobrze, bo proszę. Nie jestem fanem. Paweł Nartowicz z miasteczka protestu. Ja chciałem powiedzieć, że dopowiedzieć do tego, że my również przyglądaliśmy się stosunkowi Donalda Trumpa właśnie do sądownictwa, bo o to walczyliśmy przez 10 miesięcy. Tu nie zdążył pan Adam Słomka dokończyć, że no, miasteczko protestu tam stało z powodu stanu sądownictwa w Polsce. I przyglądaliśmy się temu, że też wielokrotnie dla nas przykładnie tak, że Donald Trump jakby jest przykładem człowieka, który również w tej sprawie jednoznacznie się wypowiedział, że również nie jest zachwycony również tym, nie jest to dla niego właśnie święta kasta, o której nie wolno mówić i nie są to problemy, które są ignorowalne. I to, że uległo przy okazji Donalda Trumpa zniszczeniu... To rząd PiSu zniszczył to, miasteczko. No tak, mówiąc precyzyjnie... Siekierami, łomami tak. Przecież w nocy. Panie Adamie, ja nie znam szczegółów tego, co tam stało, więc nie... Dobrze, wrócimy, to nie jest teraz temat. Bardzo proszę, nie... Proszę dokończyć, panie Adamie. Ja chciałem dokończyć to, że po prostu jakby przy tej okazji wizyty Donalda Trumpa, prezydenta Donalda Trumpa, była to dla nas rzecz bardzo ważna i tak jak tu mówił pan Adam Słomka, Siedzieliśmy w więzieniach, żeby mógł prezydent Ameryki przyjechać do Polski. Nasze banery również o tym mówiły, ale mówię, że niestety przy tej okazji, pod pretekstem tej wizyty, miasteczko zostało zlikwidowane brutalnie. A dzisiaj pani prezydent Gronkiewicz... Dobrze, panowie, ale to w takim razie zamykam ten temat. Pan Adam Borowski. Słuchajcie, rzeczywiście ja mam nadzieję, że ja mam tą pewność. Ja mam tą pewność, bo rzeczywiście wierzę w polskiego ducha. Wierzę w to, co mówił prezydent. Wierzę w niego. I cieszę się, że prezydent Trump, bo to już na koniec programu podsumujemy, prawda, tak. Również go dostrzegł. Jestem zaskoczony tym faktem i... Przyjemnie zaskoczony. I wierzę w to, że Europa się otrząśnie, że odbuduje tam, duże części społeczeństwa odbudują wolę walki o tą cywilizację, która tam jest. I nie będą w imię poprawności politycznej zaprzestawać śpiewać kolęd, nie będą w imię poprawności politycznej na święta Bożego Narodzenia nazywać jakieś inne święta, prawda? Że będą, że powrócą do wartości. Ja w to wierzę, bo musiałbym nie wierzyć w niepodległość Polski. Musiałbym nie wierzyć. Panie Grecjen. Jakie jest pani zdanie? Czy Polska postawiła na właściwego konia? Czy dobrze wybraliśmy? Czy Donald Trump i USA to jest dobry wybór dla Polski? Ja to wolę mówić po angielsku. In the United States, I've lived through w Stanach Zjednoczonych przeżyłam czas wielu prezydentów, od prezydenta Eisenhowera. I system polityczny w Stanach Zjednoczonych przeszedł wiele zmian i wielu prezydentów. W Stanach Zjednoczonych nie mamy terrorystów. Proszę na mnie spojrzeć, proszę pana, mówię do pana, ja terrorystką nie jestem. Ja urodziłam się w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles. I wiem, jak to jest dorastać w Stanach Zjednoczonych, przeżyć rządy wielu prezydentów. Dostrzegam też to, że nasi prezydenci dbają o dobro naszego kraju, o to, aby utrzymywać w nim stabilność i stabilność w innych miejscach świata. Wydaje mi się, że to ważne, żeby nasz obecny prezydent i żeby ludzie mieszkający w Stanach Zjednoczonych mieli wsparcie w innych miejscach. Żeby był szanowany w miejscach, w krajach na całym świecie. Kiedy Donald Trump stał się prezydentem, miał pewną platformę, która służyła do tego, żeby przyjrzeć się rządom poprzednich prezydentów. Każdy miał inną perspektywę, każdy prezydent. Prezydent Trump wniósł nową, swoją. Ważne natomiast jest to, że przemawia za ludźmi
że chce uzyskać dla swojego narodu stabilność. I wydaje mi się, że zarówno dla Polski, jak i dla Stanów Zjednoczonych jest ważne to, aby ta relacja była ważna, dlatego że Polska zaczyna się zmieniać. Unia Europejska i Europa Centralna zaczynają się zmieniać. Europa Wschodnia też bardzo się zmienia. I widzimy pewien podział. Widzimy napływ imigrantów, napływ uchodźców, największy, jakiego kiedykolwiek Europa doświadczyła. Od 200 tysięcy przeszliśmy do 3 milionów. I wydaje mi się, że to jest naprawdę ogromna różnica. Europa to nie Stany Zjednoczone. Do Stanów Zjednoczonych ludzie przyjeżdżali jako imigranci przez wiele, wiele lat. Polska wspierała Stany Zjednoczone od wielu lat, od Kościuszki, kiedy była walka o wolność Stanów Zjednoczonych. I w Europie Środkowo-Wschodniej obecnie moment, który przeżywamy, jest kluczowy i dlatego sojusze, które są zawierane, muszą być bardziej globalne i muszą... Pani Grecki, przepraszam bardzo, musimy już kończyć program. Bardzo dziękuję pani za wypowiedź, państwu również. My się już z państwem żegnamy. Dziękujemy, że byli państwo z nami. To była gorąca dyskusja na temat Polski, Stanów Zjednoczonych, tego, co się dzieje w Polsce i tego, co się dzieje na świecie. Cieszymy się, że dzisiaj nikt nie wyszedł. Dziękuję, panie doktorze, że pan z nami został. I mamy nadzieję na ciekawą, merytoryczną dyskusję w naszym programie za tydzień. Zapraszamy do Studia Polska. Dziękujemy.